ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków. I teraz tak, proszę Państwa, mając na uwadze, że mamy 7 projektów takich samych, ja po prostu będę ewentualnie mógł udzielać informacji, na przykład jak ktoś chce, chociaż macie numery, na jakim osiedlu, bo to jest ważne, żeby nie głosować numerów, tylko konkretne to są projekty, prawda? Trzeba wiedzieć, na przynajmniej na jakim osiedlu dana osoba jest. Ja mogę też, tak jak powiedziałem, bo tutaj ta zgoda tych ludzi, którzy starają się o to jest, jeżeli ktoś chce dowiedzieć się, co to za osoba, też nie ma problemu. Okay? Także nie będę tłumaczył każdego z tych 7 projektów, będę po prostu pytał się, czy ktoś ma zapytania, i wtedy będę przechodził dalej do głosowania. Pierwszy projekt, druk numer 221. Jest to projekt związany z osiedlem Kościuszkowskim 1B 611. Czy tutaj ktoś ma jakieś zapytania do tego tematu? Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Przepraszam, nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, że nie ma tutaj uwag ze strony policji, MOPS-u i straży. To jest dla nas taka ważna informacja. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu. Przy 2 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego w gminie Kraków.